Szczęść Boże, Julita Mirecka. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam Państwa na prognozę pogody. Nad Europą przebudowa pola barycznego, niżej na południu, a także na północy. Natomiast pozostała część kontynentu pod wpływem układów wysokiego ciśnienia. W najbliższym czasie Polska znajdzie się pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia, a nad obszar kraju zacznie napływać wilgotna masa powietrza. Dziś w Europie poprawa warunków pogody. Tylko nad Wyspami Brytyjskimi, a także nad Bałkanami więcej chmur z opadami deszczu. Słonecznie na południu i tutaj też najcieplej, do 17 stopni Celsjusza w Rzymie, a także Marsylii. A w naszym kraju? Jakiej aury możemy się spodziewać? Otóż na wschodzie oraz południu Polski dziś dużo chmur z zanikającymi opadami deszczu. W centrum i na zachodzie po ustąpieniu porannych mgieł zachmurzenie małe i umiarkowane. Mieszkańcy tej części kraju zobaczą dziś sporo pogodnego nieba. W najcieplejszym okresie dnia na termometrach będzie od 5-7 stopni na północy, wschodzie, a także południu, około 8 stopni w centrum, do 10 na zachodzie. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie wiał słabo, a barometry w Warszawie wskażą w południe około 1029 hektopaskali. W dalszym ciągu przewidziany jest wzrost ciśnienia. A przed nami szczegółowa prognoza pogody dla naszego kraju. Zapraszam. Wszystkim Państwu dziękuję i zapraszam na kolejną prognozę pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 10:00.